MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Dobra. Co się stało? Odpaliło normalnie, nie? Tu wiesz. I tyle, wyszedł z klapki i chuj. I się trochę poszarpaliśmy, ale to wiesz, spokojnie. Ważne jest to, co się teraz, znaczy ważne jest, co się teraz dzieje, ale wiesz, ja zachowuję spokój, staram się przynajmniej na to, co będzie w oktagonie. Mówię, jestem tutaj jako sportowiec, który nie da sobie wejść na głowę. No ale wiesz, ale zadymy teraz na siebie, też się będę szukał, bo to nie ma sensu. Tak jak powiedziałem, wiesz, ręce mamy jedne, mamy wejść zaraz do oktagonu, zdrowi, nie połamani, nie porozcinani, a więc łokcie, łapy, kolana, nogi stoimy na walkę. Nie? Znaczy ja pytam się z tego względu, bo nagrywałem przed chwilą wywiad z Damy Security, którego chyba zabrakło tam, żeby was rozdzielać. Od czego to się zaczęło? Tam chyba padł ten klapek, tak? Tak, klapek, nie? To jest na klapki. Znaczy wiesz, wyjął klapkę i mi wydaje, bo w łeb, kurwa, człowiek, no i wie. Trzeba było reagować, nie? Szkoda, że tak daleko od siebie siedzieliśmy, nie? Szkoda, że zaraz walka i tak dalej. To powinno być trochę dalej pójść. Bo to tak wiesz, taka zniewaga trochę. Zakrwawione oko to jest teraz, czy nie? Wiesz co, no nie już miała to cierpienie, no ale teraz tutaj wiesz, coś tam pykło dalej, nie? Ale to pękły te naczynka. Ja myślę, że to był chyba najkrótszy face-to-face w historii, bo on się zaczął i zaraz się chyba skończył, co? Stricu wjeżdża i rozjeżdża, nie? Nawet czasowo. Dobrze, że nie masz płacone od minuty, stary, tylko pewnie masz na ryczałt, nie? Dobrze, na ryczałt to dokładnie tak. Jeśli chodzi o to, to wiesz, za nadgodziny mnie płacą, że tak powiem, tak. Nie? Dokładnie. Pojawia się trochę większa złość w tej chwili, co do twojego rywala. Już wczoraj między wami było trochę ostrzej. Ja już widziałem na tym face-to-face, jak już tam go chwyciłeś za szyję, ale dzisiaj chyba to jeszcze bardziej podbiło, co? Stawkę, emocje. Nie, no na pewno. Powiem ci tak, ja jestem w świecie fajterskim od lat. Tam zawsze jak się ścierało dwa charaktery różne, które jeszcze pyskate, jeszcze ktoś tam komuś udowodnić, to zawsze tam jakaś konfrontacja wychodziła. Natomiast to jest, nie jest dla mnie nowość tak naprawdę. Słuchaj. Spokój. Tak, dzisiaj już to, co było, to było, tak, na pewno złość jest trochę większa, ale na pewno normalnie jest tak, że wszedł mi do głowy albo coś takiego, bo to, co było tutaj, zostawiamy tutaj, skupiam się tylko na walce, za chwileczkę wyjdziemy do oktagonu, będziemy się napierdalać po łbach i to jest najfajniejsze. Ja tutaj się ciągle rozglądam, żeby zaraz tu zejść. Nie, tak jak powiedziałem, wiesz, ja już nie mam coś na 20 lat, mam za chwileczkę walkę, tak jak powiedziałem, no nie możemy się tu za łby, no bo wiesz, no zaraz będzie po walce, nie możemy się tu porozcinać, to, co było, jest, to było. Stało się, wkurwił mnie, zostawiamy to z tyłu, zaraz wracam do dzieci, przytulę się do syna, córeczki, do kobiety, ułagodzę troszeczkę te kurne emocje. Ty mówisz no spokój, a przed chwilą, stary, zrobiliście najkrótszy face to face w historii. No nie, no powiedziałem, że koniec, kurwa, kończymy ten, nie będę z nim siedział przy innym stole, koniec, no szanuję się też tak. Ty zakończyłeś, tak, go w ogóle? No, nie, no też w ogóle mówili, że koniec, ale powiedziałem, że się rozpinać, powiedziałem, nie, no kurwa, nie, o co miałem z nim przy innym stole jeszcze siedzieć, może żebyśmy się, kurwa, piwka napili, nie, bo przesady, no trochę za dużo tam się wydarzyło, żebym mógł z nim siedzieć przy jednym stole, co nie, całe szczęście byliśmy daleko od siebie, więc nie było takiego... Dobrze, spokojnie. Zostawiam wszystko na walkę, tak? Ja się zaraz z tego, jutro będę się z tego śmiał, co nie wiesz, więc a wszystko, kumulacja energii, wkurwienia będzie na walce. Te friki wchodzą, co? Do głowy, mocno. Znaczy, wiesz, no, tak jak powiedziałem, no friki, wiesz, to wiadomo, kurczę, Norman jest sportowcem. Wiesz, ja miałem już konfrontację w jakimś, wiesz, a tu mistrza świata walka była, wiesz, i też tam próbowali mi tam, wiesz, troszkę wejść do głowy i tam były dużo większe emocje, tak? No tutaj może się legalnie potrzaskać i wiesz, jakieś tam emocje dać. I ja mówię, no teraz się uśmiecham w tym, tak, tak naprawdę. No walka jest walka i trzeba się pewnie trzymać i jedziemy z tematem. Słuchaj, no ale to wszystko podbija zainteresowanie, tak? Tutaj są te friki, ale widzisz, ty powiedziałeś jedno słowo, że po tej akcji już sobie nie wyobrażasz z nim siedzieć przy jednym stole. I to też chyba pokazuje, co może odróżnić sportowców od frików. Bo oni często, wiesz, sobie dadzą po mordzie, ale dalej usiądą, a ty powiedziałeś słowo stop, koniec. No nie, no to tak, no wiesz, ja się trzymam pewnych zasad. Tutaj, wiesz, ja zauważyłem w tych frikach, ci kurna ludzie, to wiesz, oni się biją tak, jakby chcieli, a nie mogli. Czyli wiesz, no jakiś numer zrobili, wiesz, no kurna, dobrze się skończyło, tak? Wiesz, tak jak powiedziałem, nie możemy zrobić za dużej awantury, bo nie będzie walki.
No to jest normalne. Normalne też jest, kurwa, to nie jest żaden... No zachował się jak pizda, co nie, no ale tutaj się jest chłop z charakterem, który potrafi się trzaskać. No jakbyśmy się wzięli tu za poważnie za łby, no to by się nie skończyła tak, że, żebyśmy sobie, nie wiem, dali... To jest dobrze, że panowie tutaj są, kurwa, silni, kurwa, no podnieśnie człowieku, wiesz. No ale tutaj, wiesz, mogło być, no grubo, tak, wiesz. No tak jak powiedziałem, no ja wiesz, no to mnie to rozróżnia od frika, nie wiem, innego człowieka, pewnie inny też by dalej siedział. Ja sobie nie wyobrażam dalej siedzieć z tym gamoniem przy jednym stole i ogólnie... Pogadamy na miejscu już w Łodzi. Ale biorąc ten pojedynek, zdawałeś sobie co sprawę, że to się może tak skończyć? No nie, no na pewno sobie zdawałem sprawę, bo wiedziałem, że normalnie jest pyskaty, jest, wiesz, potrafi tam wejść, kurwa, no wejść do głowy mi nie wszedł, tak, wejść jakby, o, na głowę, wejść gdzieś tam szukać uszami wejścia do głowy. Natomiast, wiesz, no wiem, że jest głupi jak but, co nie, wiesz, no to ciężko, żeby mi ktoś głupszy niż, no jest, kurwa, brzydszy niż głupszy, ale tak jest głupi, nie? I wiesz, ciężko, żeby taki ktoś mi mógł wejść do głowy, bo ja się uważam za człowieka inteligentnego, charakternego, z zasadami, ale inteligentnego, więc no takie coś nie może mi wejść do głowy, tym bardziej, że już, no jestem sportowcem na bardzo wysokim poziomie i też dzięki jakiejś tam swojej mentalności na ten poziom doszedłem, więc miał swoje 5 minut, nie? I tyle. No, dobra, Maćku, to co? Po raz drugi witamy we Flikach, tak to tutaj wygląda, nie? Jestem. Szkoda, że tak krótko, nie? Ale jestem. No nie mogę z nim siedzieć przy tym, no przepraszam Państwa, kurwa, przepraszam. Trzymaj się. Siemaneczko.